Drodzy Państwo, dziękuję za przybycie. Chciałem o dwóch rzeczach dzisiaj powiedzieć. Jesteśmy przed drugą turą wyborów prezydenckich w naszej ojczyźnie i doszedłem do wniosku, że ponieważ próbujemy w jakiś sposób zaktywizować mieszkańców, myślę, że nie tylko Tarnobrzega, ale całej Polski, że zależy nam na tym, aby obywatele byli aktywni, byli społeczeństwem obywatelskim, żeby poczuli się odpowiedzialni za ojczyznę. Więc mam, nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym użyć nazwy konkurs, a chciałbym zachęcić do wysokiej frekwencji. Mieliśmy grę o tron, to może zróbmy dzisiaj grę o frekwencję. Drodzy Państwo, te osiedla, które będą miały najwyższą frekwencję w czasie drugiej tury wyborów, otrzymają od miasta promesę 5, 10, 15. Trzecie miejsce 5 tysięcy na realizację inwestycji na danym osiedlu, drugie miejsce 10, a pierwsze miejsce 15. Mam nadzieję, że pomysł jest godny uwagi, a zrodził się na ostatnim spotkaniu w czwartek z przewodniczącymi osiedli. W czasie tego spotkania po raz kolejny zresztą rozmawialiśmy na temat między innymi budżetu obywatelskiego i małe osiedla mają zawsze z tym problem. Mają olbrzymią przewagę duże osiedla. I tam zwykle przy dużej mobilizacji mieszkańców faktycznie realizowane są pomysły na budżet obywatelski. Natomiast małe osiedla nigdy nie mają możliwości, żeby przebić frekwencją właśnie podczas głosowania nad budżetem obywatelskim swoich małych projektów. To teraz jest szansa na to, żeby zawalczyć o 15, 10 lub 5 tysięcy złotych na właśnie takie projekty na terenie osiedla. Poprosiłem o listę, o taką frekwencję na osiedlach. Nie pokażę więcej, żeby absolutnie nie powodować też jakiegoś teraz dysonansu między poszczególnymi osiedlami. Niestety nie pokażę, Szanowni Państwo. Do siebie chętnie. I cóż zauważam? Między innymi to, że jest szansa dla małych osiedli. Te osiedla, które nie są w Tarnobrzegu zbyt wielkie, mają przewagę, jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą, bo potrafią uzyskać ponad 70% frekwencję. Więc to jest szansa, mam nadzieję, dla osiedla. Zachęcam przewodniczących osiedli, zachęcam mieszkańców danych osiedli do tego, żeby ruszyć do urn wyborczych właśnie w najbliższą niedzielę, po to, żeby nie tylko zdobyć pieniądze dla osiedla, ale żeby dokonać również wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że pomysł się spodoba i że 70% będzie co najmniej w każdym osiedlu. Także jak tylko, drodzy Państwo, spłyną informacje na temat tego, jaka frekwencja była w poszczególnych osiedlach, to natychmiast poinformujemy o tym, kto na pudle. Kto ma pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I mam nadzieję, że nikt się również nie obrazi ze skojarzeniem 5, 10, 15. Ale jak gra o frekwencję, to gra o frekwencję. To pierwszy temat. I drugi temat, drodzy Państwo, który spędza sens powiek nie tylko Tarnobrzeżanom, ale również tym, którzy od czasu do czasu do nas przyjeżdżają i mówią, są komary. Chcieliśmy od dzisiaj zacząć dużą akcję odkomarzania. Niestety, po raz kolejny dostaliśmy informację, że zapowiadane są deszcze. Jeżeli jest deszcz, opryskiwanie przeciwko komarom nie ma najmniejszego sensu. Są to pieniądze wrzucone w wodę tak naprawdę. Chcieliśmy w tamtym tygodniu również, Państwo pamiętacie, mieliśmy kilka dni z potężnymi ulewami. Środek by w żaden sposób nie zadziałał. A chodzi nam o skuteczność.
Nie tylko o to, żeby wydać pieniądze. Chodzi o skuteczność. I dementuję, drodzy Państwo, to, że w innych miastach, w których było odkomarzanie, komarów nie ma. Zachęcam do tego, żebyście się Państwo przejechali czasem do innych miast. Tam, gdzie było odkomarzanie, komary są mniej więcej takim samym wymiarze jak u nas. Także rozpoczynamy walkę. Już między innymi było opryskiwanie przeciwko kleszczom. Rozpoczynamy walkę z komarami. Mam nadzieję, że uda nam się ograniczyć liczbę komarów na terenie miasta. Wiem, że dla mieszkańców jest to ważny problem. Natomiast niestety aura nie pozwalała nam na rozpoczęcie tej walki w poprzednich tygodniach. To tyle z mojej strony, jeżeli Państwo chcecie o coś zapytać. Kiedy zaczynamy zbierać na tego maja? No, tak jak powiedziałem, chcieliśmy od dzisiaj, ale ponieważ nie możemy ze względu na pogodę, więc jutro, a cały harmonogram zostanie przesłany Państwu. A drugi problem, te tereny nasadzenia wzdłuż Wisłostrady i wzdłuż miasta, one jak się jedzie, to ludziom się to bardzo nie podoba. Kiedy to będzie w końcu upielęgnowane? Drodzy Państwo, projekt, jak Państwo przypominacie sobie, nie jest mój. Ja go musiałem wcielić w życie ze względu na to, że tak był przygotowany. Po pierwsze, nie było włókniny. Nikt nie pomyślał na etapie projektu, że należałoby położyć włókninę. A następnie nikt nie pomyślał o tym, że w projekcie należałoby w umowie przygotować również punkt pielenie i przycinanie, pielęgnowanie tego terenu co najmniej przez 2 lata. Dzisiaj na moje barki spadło to, co widać. Drodzy Państwo, do tej pory wycinamy trawę przed nasadzeniami, za nasadzaniami, natomiast ten środek jest nieruszany. Niestety kwoty, którymi nas zarzuciły firmy, do których zwróciliśmy się o pielęgnację, mnie porażają, bo jeżeli, drodzy Państwo, mamy wydać 500 000 za pielenie terenów na Wisłostradzie, na ulicy Sikorskiego, Warszawskiej czy terenów zielonych, to proszę sobie to z łaski swojej przeliczyć, obliczyć, co można za 500 000 w mieście zrobić. Więc, drodzy Państwo, niestety, no tak to właśnie jest, że borykamy się z tym problemem. Szukam rozwiązania. Na dzisiaj nie ma mądrego, który by mi podpowiedział, jak to zrobić za tanie pieniądze albo za darmo. Jeżeli się ktoś taki znajdzie, jak wyjść z tego projektu, który odziedziczyłem po poprzednikach, chętnie skorzystam z propozycji i z usług. Ale te firmy zmieściły się, które złożyły oferty przetargu, zmieściły się w kwotach przeznaczonych przez miasta na pierwsze zadanie i na drugie zadanie. Mówimy o nasadzeniach. Ale proszę Pana, tak jak powiedziałem, to nie był projekt mój. Myśmy realizowali ten projekt. Natomiast co z tego, że się zmieściły w kwotach, jeżeli tam nikt w projekcie samym nie zamieścił informacji o tym, że należałoby również to pielęgnować po nasadzeniu. Ale to nikt z urzędników nie wiedział, że to będzie trzeba pielęgnować? Myślę, że to pytanie do moich poprzedników niestety. Bo też się tak ludzie podkreślili, że trochę późno ogłosiliśmy przetarg. 5 czerwca ogłosiliśmy przetarg, a już 5 czerwca to już był problem, bo już było zarośnięte. Żona, to jest kwestia interwencji na sytuację, w której się znaleźliśmy. Wcześniej nikt o tym nie pomyślał. Łatwo jest stworzyć projekt, łatwo jest 6 milionów wrzucić w nasadzenia, a potem powiedzieć, że to nie ja. To ten następny. Powinien wziąć motyczkę i pójść plewić. Grupa interwencyjna tego w każdym razie nie jest w stanie zrobić, bo teren jest zbyt duży. Ale czy to oznacza, że dopóki się rozwiązanie nie znajdzie, to te chwasty będą sobie dalej rosły? Chodzi o wyjazd z niektórych ulic, chociaż na ulicę Główną Sikorskiego, tak, załóżmy. To ograniczenie widoczności na przykład. Jeździłem samochodem własnym po to, żeby sprawdzić, jak bardzo to ogranicza. Mimo wszystko bym polemizował z ograniczeniem widoczności, ale
będziemy próbowali rozwiązać ten problem w ten sposób, żeby przy tych newralgicznych wyjazdach to właśnie zrobić. Poza tym też Sikorskiego przygotowujemy przetarg, więc będzie przynajmniej ta część Sikorskiego remontowana, więc przy tej okazji myślę, że też uda nam się załatwić trochę problemów z nasadzeniami. A jeszcze jedno pytanie, bo tak teraz ucichł temat galerii handlowej. Czy coś na tym etapie urząd wie, czy tam już inwestor złożył papiery o pozwolenie? Nie ma żadnych dokumentów w Urzędzie Miasta o pozwolenie na budowę. Czyli nic panu prezydentowi nie wiadomo i mieszka, żeby... Potwierdzam tylko tyle. Nikt nie złożył do Urzędu Miasta żadnego dokumentu z pozwoleniem na budowę galerii handlowej. Aha, ale nie wie pan prezydent, czy oni się wycofali, czy mają inne plany. Tego nie wiem. No mogę po raz trzeci powtórzyć. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo państwu dziękujemy. Dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję bardzo.